23 lipca 2024 roku, Zakopane, Kuźnice, Leśniczówka, Resto Bar, bardzo fajne miejsce, pijemy tu superową kawę, w zasadzie już kończymy, ostatnio regularnie się tutaj zatrzymujemy, w jedną albo w drugą, tu też mają pyszne jedzenie, w razie czego gdybyście chcieli, jakościowo bardzo dobre jedzenie. W takich cudownych, zobaczcie, warunkach można tutaj sobie chwilę pobyć. Nie chce nam się ruszać, nigdzie się nie śpieszymy dzisiaj. Korzystamy z tego, że mamy tutaj mało ludzi. Miejsce prawdopodobnie przyjazne pieskom. Zobaczcie, tutaj jest też miska z wodą. Układasz, Władziuś? No to układaj, super. Układaj jak najwyższe. U dziewczyny mają huśtawkę. Tak, układaj takie jak w Chorwacji, no. Nie myślcie sobie, że jakoś tutaj specjalnie promujemy na siłę. Nie, nie, nic tego nie mamy. Ale warto. Poza tym lubimy się z Wami dzielić tym, co nam się podoba i co nam się nie podoba. Mam nadzieję, że to bywa dla Was pożyteczne, cenne. Dobrze. Ja tu tylko podchodzę, żeby spojrzeć. Widzisz, patrz, jak tam woda wali. Widzisz? Ja to by się tu popływało tak. Tym co? Takim, tym... Popływało? Nie, nie, wody. Ja się nie popływało, tylko że... Tylko... Pobrodziłoby się, tak? Nie. Tym samochodzikiem tu jeździłem. A, tym jeepem, ale nie wiemy, czy on jest wodoodporny. Musimy to sprawdzić, wiesz? Ale jakby był wodoodporny, to można by było, nie? A tak w ogóle, to tam od tych państwa masz zaproszenie, wiesz? Na darmowy przejazd. No, może dzisiaj jak będziemy wracać, albo jak wyjdziemy wieczorem, to sobie tam pójdziemy, co? Ale darmowy? Tak. A dzisiaj wyjdziemy? Może. Jak będziemy wracać. Zobaczymy, Władek, nie? Ale trafimy tam, bo coś mi się wydaje, że przedłużymy ten pobyt tutaj, wiesz? No. Jak tam matka? Słuchajcie, chcę zrobić zdjęcie takie, żeby było w tą stronę. O właśnie. No i super, mamy to. Ja to wkładam na tą skałę. Wadzio, wchodź, ale wiesz. Uważaj, żebyś nie zjechał kolanami gołymi po tym. Się nie lubi chodzić. Idzie nawet nie stęknie. To prędzej się Klara nagada, jak wściekła. A ten idzie, idzie, idzie powoli. Czasem go trzeba trochę pociągnąć, ale idzie. A nie ma ludzi. A tato się nagada, przecież jak wściekła. No nic, wyślemy wam zdjęcia, jak dojdą. Gdzieś Marka, pa. Biedny Władzio, przecież on nie lubi chodzić. Lepiej jakby jak usiadł przed telewizorem, najlepiej. Lubi. Wiesz co, no możemy się chyba powoli zbierać, bo tam na kalatówkach też sobie będziemy mogli w ten sposób siąść i chwilę się pogapić. Zjedzą sobie drugie śniadanie na kalatówkach, tak. Które mam dla nich w plecaku. O, i to jest super koncepcja. Bo ja się trochę obraziłam na kalatówki, w sensie na schronisko. A, no tak, tam kilka razy, no. Więc przed chwilą w sklepie tutaj na dole zakupiłam drugie śniadanie dla dzieci, takie... No, takie słodko-energetyczne. Jakoś tam nie zawsze ta obsługa była na tych kalatówkach tam taka. Nigdy nie była miała obsługa. Nie, ja mówię o... No, nie wszędzie, no ogólnie... Nie, no jakoś tak za każdym razem pamiętam, że z taką wielką łaską są... Kiedyś chcieliśmy mieć naszą lotkę, to pani powiedziała, to miła podłoga i powiedziała, że... Dobra, nie ma co wspominać. Tak, tak, zresztą tak. No. Ale rzeczywiście a propos tej szarlotki, to... Nie wiem, skąd się wzięło to takie przekonanie, że tam jest taka pyszna szarlotka, a dla mnie to ona nie jest taka pyszna. Tam po prostu jest szarlotka. Dla mnie to jest szarlotka. Co to jest?
wytarłam się ten stół. Albo pasta do zębów. Czemu mi nie powiedzieliście, że mam coś takiego? Ale nie miałaś. Kolejka zjeżdża tu. Ojej. Uwaga. No to bym miała za dużo rzeczy ze sobą, no naprawdę. A tą chusteczkę to mam nadzieję planujecie wyrzucić, co? Modu, tak. No wiem, wiem. Ale głupio tak po sobie zostawiać śmieci, nie? Ale wyglądam. No przecież jak się ubrudzisz? To się umyjesz, nie? No tak, tylko że ja tu nie mam za bardzo. Oj, daj spokój, w górach jesteś. To nie Sopot, Mąciak. Aha, to można chodzić ufasłynionym. Można, tak. Masz zielone światło ode mnie. Czegoś więcej potrzebujesz? Nie. No właśnie. Proszę mi tu nie grzebać. Ale ja mam tu coś. Daj to wszystko. Jakie wszystko? A co to? To jest kredka? Młotek i dłuto. I co on tym ma robić? No on to miał w takiej zabawce, co się z kredy wydobywał dinozaura. Dinozaura zgubił, okay. W ogóle, nie wiem, ta kreda się pokruszyła. A to nie jest mokre? Dobra. Twoja mama nie odbiera, później zadzwonię. Mhm. Gdzie tu jest pędzel? Nie wiem, gdzie jest pędzel. Chyba nie mam. Jeżeli się zdecydujemy zostać, to ja im dzisiaj po prostu zamówię te buty i jutro powinny przyjść. Tak myślisz, że jak później zamówisz, to przyjdą też? No do 18 mam, jak zamówię, to podobno do jutra przyjdą. Aha. Dla mnie te czerwone? Ja będę miała na skórowego? Tak. A ja? Masz na rzepy jakieś rzepy. Ty na jakiś rzep tam masz. Już idziemy? No już tak powoli się możemy zabrać. Powoli, poczekajcie, ja tutaj kończę. I uszanowanko. Aha, bo jeszcze będzie.